Mamy to. Dobrze. Mamy to, mamy to, mamy to. Dzień dobry. Czy jest tu już ktoś? Czy jeszcze nikogo nie ma? Jeszcze nikogo nie ma. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Tadeusz Zieliński i będę Wam pokazywał Conqueror's Blade, czyli nową, znaczy właśnie nie nową grę, grę MMO, którą zrobiła taka firma, która się nazywa Booming Games, a wydało to my.com na peceta. I jest to darmowe, taktyczne MMO. Jeszcze w to nie grałem w ogóle, ani sekundeczki i będziemy sprawdzali, czym to się je. Mam tu jeszcze takich parę informacji. To jest, taka ciekawostka, na przykład są tutaj bitwy, w których można brać udział i to są takie spotkania 15 na 15, przy czym tam jest 15 na 15 graczy plus jeszcze do tego są różne jednostki. Zresztą zaraz zobaczycie. Jest cicho, jest włączona muzyka, bo muzykę do tej gry robił Heilung, a ponieważ Twitch, jak wiecie, miewa problemy z muzyką, do której ktoś ma prawa, to musiałem wyłączyć. Ale zaraz ruszymy dalej. Zaczynamy od samego początku. Będziemy się uczyli od podstaw, w to grać. Cześć, Voltas. Zobaczymy. Spodziewam się, że jest całkiem niezła, skoro ma tylu graczy, ilu ma. Dobra, zobaczmy, kogo my tutaj możemy mieć. Jest za darmo, więc można sobie sprawdzić bez żadnych inwestycji. A, co jest? Wróćmy tutaj. Mężczyzna, mężczyzna, dalej tutaj. O, tutaj tą mordkę. Czy może takiego zioma zrobimy? Co się dzieje? Włoski. Ja to nigdy zwykle nie siedzę za długo w tych programach do tworzenia postaci. Mi się nie chce. A tutaj można, o, można dziary wrzucić na twarz. Zaczniemy od tego, że wrzucimy dziary na twarz. A właśnie, tak, to jest oczywiście akcja promocyjna, którą robimy razem z Cenego, żeby nie było wątpliwości, więc just so you know. Ta dziara, nie, to jest jedna dziara, przy której on wygląda jak ta laska z Hellblade'a. Troszkę, o, tu. Senua. Z krzyżykiem. Nie, z krzyżykiem mu nie damy. To jest bardzo spoko. Zwłaszcza, że tutaj można grać tymi wikingami. W ogóle wikingowie są nową frakcją teraz w nowym sezonie. Pamiętajcie, że ja o tej grze jeszcze za dużo nie wiem. Dopiero będę się uczył razem z wami, więc. Dlaczego nie ma tutaj ten Lumber Sexual brody? O, ta broda może być, tylko inny kolor. Czy może zrobić sobie czarnowłosego i czarnobrodego? Czarnowłosy, czarnobrody. Ale ta dziara mi nie pasuje, nie. O, bardziej coś takiego. Dobra. Oczy ciemne. Głosy ciorny. Nie, to jest karnacja. To wrócimy jednak do Caucasian. Gdzie są kolory oczu? Cieniowanie oczu, usta, nie ustu, nie lub drzwi. Mogę zmienić kolor oczu? No. Dobra, i jedziemy dalej. Przysięga wierności. Jak go nazwiemy? Priwiet. Dlaczego goblinowi usunięto priwiet? Priwiet, goblin. Ach, bo to są ten, bo cyrylica. Musisz mówić po polsku. Znaczy pisać w łacińskim alfabetem. Jak go nazwiemy? A, nie będę oryginalny. Nazwiemy go Tadziu. Modlisz się cicho na skąpanej w ciepłych promieniach słońca ziemi. Niech wiedzą, odwaga i wiara prowadzą cię właściwymi ścieżkami. Tutorial. Tutorial. Ładowanko. Cześć Amelia. Cześć Kolsi. Witam. Przypomnę jeszcze raz. Ja się nazywam Tadeusz. Pracuję w Polsacie. Z Radziem robimy program, a dzisiaj będziemy razem z Cenego robili akcję promocyjną Conqueror's Blade. Kurde, mam tutaj problem, bo ta jest użyteczna, ta jest ładna. Dobra, pójdziemy w ładną na razie. A potem można przełączyć, więc sobie z tego. Dobra,
Ja jestem dziwnym człowiekiem, gram na inwercie, czyli mam odwrócone te osie. Brońki. Interakcja. Dobrze. Łatwa. Glewia. Glewią to gram w Monster Hunterze bardzo dużo. Długi miecz i tarcza. Łucznia, nie, średnia. Pistolety są na muszkiet. Łuki. Dlaczego dwa ostrza są ciężkie? No dobra, ale pójdziemy w normalnego wojownika. Krótki miecz i tarcza, mi się wydaje. Co on ma? Bacnięcie tarczą. This is Sparta. O Jezus Maria, this is Sparta, this is Sparta, this is Sparta. Czy jest fajna? No, zaraz zobaczymy, ale sądzę, że może być całkiem niezła. Jest za darmo, można sobie sprawdzić zawsze. Kombosy ma ładne. Ja miałem przyjemność ostatnio pracować z ludźmi, którzy pracowali w siostrzanej grze, znaczy siostrzanej, no wydawanej przez tego samego wydawcę i można z tego samego launchera sobie zagrać w Skyforge'u. Pracowali przy Skyforge'u. O, proszę, kurde. To idziemy tym jomem na razie. Znicz to. Procha. No procha, że tak. Dobra, pod shiftem mamy przewrócenie, spacja, skok, prawy drugi blok. Asa! Chyba bym wolał przetoczenie pod spacją na przykład. Dobra, a ciosy są tutaj, czyli tutaj i z czego się je odpala? Na cooldownach są, tak? Czyli nie ma żadnego resursu innego. Dawaj. Moja praca polega głównie na stanie, przynajmniej zaraz na życie. Rozpocznij sparing. Wow! Healing. Nie, to jest wybór. Tego jest nie ma. Nuc. Leży się za rybą. Strasznie głośno. Mam nadzieję, że on nie jest jakoś tak głośno. Wybierz ponownie. To co? Zobaczmy sobie w takim razie dwa ostrza. No. Ciepie. To jest odskok. Dobre. Taki klasyczny ten. I co? I rzucasz rzeczami, tak? Chłopaku. Pod H jest healing. Healing jest over time. Trzeba poczekać na chwileczkę, ale to mi się podoba. No dobra, rzuć jeszcze raz na sparring. Ajaj, mogę go spery od razu. No dobra, pokonany Sir Roderick. Czy coś jeszcze? Szkoła i dziecka. Konik. Przypominam, gra jest darmowa, macie tam link, możecie sobie ściągnąć i sprawdzić. Konik. Dosiadamy konia. Sterowanie myszką, sterowanie klawiszami. Klawiszami chyba. Zakładam, że będę mógł sobie zmienić. A, dobra, czyli po prostu w ten sposób. Jak samochodem. No to mogę się rozglądać. Uderzaj kukły, uderzaj kukły. Masz kukła. Kukła 2. Kukła 3. Czy jest sprint? Znaczy galop. Jest. Double tap na guzik włącza galopu. Galop. Opuść. Czy szkolenie? No dobrze. Nie. Szkolenie, znaczy nie odpowiada mi wybór. Ja chcę jednak pójść w to. Chociaż ten jeszcze mnie kusi. Co on ma? Rally takie. Tak, czyli to jest jakiś healing pewnie. Atak, szarża. Whee! No, to jest niezłe. I jeszcze jeden atak. Podoba mi się ten gościu bardziej.
Spróbujemy. Zdaje się, że ten pierwszy, czyli to, po co to jest RK? To jest atak. To jest atak. I to jest atak. I to jest atak. Aha, healing to wszyscy mają taki sam. Dobra. Nie interakcja. Co my tutaj mamy? Nie umieraj za szybko. No dobrze, dobrze. A, to jest defensywne generalnie. To rozczarowanko, dobra. Czanie, idziemy w tego. Nie, to było. Wait a second, to jest na daci. Dlaczego ja to przegapiłem? Nie, no dobra, weźmiemy to, bo mi się to podobało. Na czym ta gra polega, zakładam, Margo, chciałeś spytać. Tak, to jest MMORPG, w którym kierujemy armiami. Tak, chcę grać. Znaczy, oprócz tego, że walczy się też bezpośrednio. Mimo słodzącej pogody, nastrój jest ponury, ziemia milczy, bohaterowie przestali watować i nie zdążyłem doczytać płomienie wojny, ponownie ogarniałeś nas, co żyjemy do 4 lat. Uuu, kurde! Kawalanka! To jest... Jak skończą, to wam powiem, co to jest. Zresztą ja odkrywam tę grę razem z wami. Z rozmysłem nie sprawdzałem. To jeszcze tak do zebranych widzów. Ja wam też może dam troszeczkę jeszcze mojego tła. Ja generalnie siedzę w biereczkach od bardzo dawna i mam taki zwyczaj, że jak gram nową grę, to staram się o niej niewiele wiedzieć. Chyba, że no wiadomo, jakiś tam super wielki hit. Widziałem do niej trailery, ale z takimi rzeczami zawsze siadam z czystą głową i się chcę nauczyć od podstaw. Wiem już, jak się walczy. Teraz zobaczmy, jak się... O, proszę. Jedziecie już są te. Ej, to ładne. Szyk jednostki. Units, assemble! Form close order! Nice. Podążanie to za mną. Tak. Działa bardzo, bardzo płynnie. To od razu mówię, że jest dobrze. Form up! No surrender! Oni tutaj siedzą, tak? Tu się bronią. Follow me! Advance! Hello, Michael. Dzień dobry. Dzień dobry, jeden łóżku. W ogóle dzień dobry, zapalę mechaniku. Dobra, to jest nasz taran. To jest troszeczkę w stylu, kiedyś były takie gry, znaczy dalej są, jak to się nazywało? Kingdom Come Deliverance oczywiście. O mój Boże, no zaśmieję. O, jest mój ziomek, który można naklepać. Leżeś! Chory dym. Leż. Gdzie jest wróg? Tu jest wróg. Hej, to jest spoko, podoba mi się. Nie Mountain Blade, nie. Mountain Blade swoją drogą, ale to nie jest to. Boże, czy ty mój. Była tego wersja Joanny Dark, w ogóle bardzo dziwna. O, dobra, przejdziemy tu, przejmujemy. Zaraz sobie przypomnę... Boże. Nie Romance of the Three Kingdoms, bo to było co innego. No zaćmienie, trudno, może sobie później przypomnę. One generalnie traktowało chińskich wojownika, którzy walczyli właśnie z armiami u boku. Z góry dać się. Tutaj było. Atakować. Dobra, moje jednostka. Co chcesz mi tutaj napinanie z góry? Wow! Dobra, dajcie. Kochamy się. Healing. Ten healing zadziałał. Nie czuję, żeby zadziałał. No dobra, będziemy się tym ręcznie.
Jezus, jak po nim przejechali. Ze mną po prostu. O, zostanę przypadkiem wsiadł. Ładnie, jak się siada z konia, to od razu przy okazji zadaje ten. Zadaje cios. Dobra, mamy, na razie mam trzy komendy, mogą iść za mną. Gdzie było mam iść, tak? Dobra. Mogę ich ustawić w jakimś miejscu, oni wtedy stoją i się tam bronią, albo mogę go atakować. Kingdom Under Fire 2, tak, Kingdomy wszystkie, tak. Właśnie takie to było to chyba też. Jak ktoś sobie przypomni dokładnie, jak rzucajcie te płomie, to przypomnę to. Chyba uciekają, trzeba ich tutaj zatrzymać. Dobra, healing. O, no teraz tak to jo, no. Możemy... Pamiętam je odstrzelać, no dobra. Jechać na to. Attack at will! Attack! Bum! Wszystko pomogłem. Wajla zabiliśmy. Nie jest łatwo, drodzy ludzie. Są to jakieś zasady. Dobra, stamina. To też ważne. To za walką. Healing! Słuchałem heal'a. Bo nie wolno się ruszać w trakcie healu. No nic, będziemy się tutaj próbować na poczku do niej wybierać. Moi żołnierze jeszcze w ogóle żyją. Ej, tu jest healing. O, tu jest healing. Punkt leczonka. F interakcja. Najpierw musisz przejąć do mnie. Ktoś został z moich w ogóle? Chyba zostałem sam, wydaje mi się. Podobne do For Honor? No troszkę inne, wiesz, bo wydaje mi się, że tutaj jednak jest więcej jednostek. For Honor jest bardziej nastawione na walkę pomiędzy tymi. O, mogę kupić nowych. No to bierzemy. Założenie opatrunków. Zakładajmy opatrunki. O, jak najbardziej. Dobra, mamy oddział włóczników. Zapraszam, żeby się na mnie ustawić. Dobra. Uff. Bannerlord. Kurczę, jak to się nazywa? O, Jezu. Chyba seria, która miała w ogóle z 8 części, jak nie więcej. Chińskie armie bijące się ze sobą. Wydaje mi się, że to było Kingdom Under Fire, ale nie jestem pewien. 35 giga, tak. I powiem wam jedno, że jest dobrze wspierane. W sensie jest bardzo aktywnie wspierane, bo jak dzisiaj rano zainstalowałem grę i ściągnąłem sobie ze świeżym patchem, to jeszcze przed odpaleniem tego streama... Czekajcie, gdzie mam teraz jeszcze jest kierunek kolejny. Jeszcze przed odpaleniem streama mi dociągnął kolejnego patcha 13 mega. Dobra, jedziesz. Ja w ogóle lubię takie z... Dużo jednostek na... Wow! Co on robi? Momencik, to jest jakaś nowa umiejętność.
za chwileczkę. Aha. To już upatrzyłem. Stój tu. Panowie, proszę się bić. Unit, assemble! Form up! O! O jaki sztos! Attack at will! Attack! Wybronili mnie tam. Dobra, robimy wyłom tutaj. Ale ty głupi? Troszeczkę mnie tutaj pomili. Au! Kurde, nie jest łatwo się tutaj przebić. Taki ciąg pan się tutaj zrobił. Attack! No prisoners! Tarczami bez tarcz. Stone shields! Make haste! Idziemy. To Foronda. Włączcie tarczę. Shields! All troops! To me! Guard the commander! O! Advance! All ranks! Advance! O jakiś... O! Proszę, tutaj mam formację. Defend yourselves! Tros. I co? Naskoczyć mi mogą teraz. Siema Mlaxi, dzień dobry. Dynasty Warriors, dziękuję, dziękuję Matiko. Dziękuję Dynasty, znaczy Dynasty Warriors. Dynasty Warriors, oczywiście, że tak. Chodźcie do mnie. Get into position. Shield wall. O, wygraliśmy. Dynasty Warriors, absolutnie. To miało, mówię, 12 części po prostu i miało też parę adaptacji. O, włócznicy domeny, podstawowa jednostka wojskowa w zakonach. Mógłbym sobie też wziąć łucznika i łucznikiem grać. I tutaj to się zaczynają różnice pomiędzy tym a Foronor, jak sami widzicie. Do utrzymywania pozycji, szermierze, czyli to jest do walki, do atakowania. Ratanowe to meble kiedyś były. Dalej się robi ratanowe meble. Mają się podobnie do szyszaków, mają lepsze zbroje, choć nadal podatne na ogień. No, łucznicy to wiadomo, arkebuzy to wiadomi i ochotnicy z pikami. Wybrać trzy jednostki. Dobra, we serve our... We are the pride. Always on target. Dobra, czym się różnią ci od tych? To może zamiast tych to jednak ty? Ratan is stronger than steel. Return is stronger than steel. Tak, dobra, to ty chcę. Zbuduj poczet. Wybierz jednostkę. Włócznicy... Co to jest poczet w takim razie? Niestety, od razu mówię, no właśnie. Tutaj cyrylica się nie ten. Nie odpali. Włócznicy w szyszakach, kierunkowie. Ej, to jest całkiem spoko gra, jak na razie, muszę wam powiedzieć. Abiunt studia in mores. I nie mówię tego tylko dlatego, że jest to sponsorowany ten stream. Znaczy widzę, że to jest od cholery opcji. Troszkę mi to przypomina też, słuchajcie, było Total War Arena, się to coś takiego nazywało. Tylko oczywiście to było strategiczne i nie było, nie brało się tam udziału bezpośrednio, ale też było w podobnym modelu. Bo przypominam, gra jest darmowa. Japonia. No i co? I co mam zrobić teraz? Wybrać region. Andalonia. Ten region tworzą imperium, produkty, ogień, piekie. Cholera, ale tu jest rzeczy. Drewno kompozytowe. Reginopolis. Dobra nazwa. Augolia. Albo Ostaria, albo Anadolia. Otoczona gminem, stworzona miedź, drewno, jednostki, włócznicy domeny, fizjologia, husaria. No to wiadomo, gdzie idziemy. Jak tu jest husaria.
Siema, Ekru. Ej, Total War Arena nie był zły. Momencik, już się wiecie co? Poczekajcie, momencik. Muszę pomieszać tutaj w ustawieniach OBS-a. Sekundeczkę. Siebie podciągnę. Mam nadzieję, że lepiej teraz będzie. Lepiej? Nie mówić? Lepiej? Dobra, super. No to tak, widzimy, że mamy... że mamy tutaj innych graczy. A już widzę, gdzie jest progresik, tak? Czyli postać mi się będzie ładnie ubierała w rzeczy. Jadziem na koniku. Przybycie. Zgłoś się do wartownika w stolicy regionu. Odnajdywanie drogi. O ty! Sam pojedziesz? No ziomuś! Szanuję bardzo. Uważaj na siebie poza granicami Lenna. Nie chodzimy już na patrol, blokuje nam ludzi. Damy. Witaj w tym Lennie. Przybycie ukończono. Ukończ zadanie. Dobra. Poziom drugi. Weź udział w bitwie dobieranej. Otwórz panel dobierania. Wciskając J. Postępuj zgodnie z wskazówkami. Poczekajcie, bo on gdzieś jedzie. Ja mu dam szansę. Niech on sobie pojedzie. Zaintrygował mnie. O. O, tam brzydkie imię. Do przestępców, wieszanie się z mordercami, plany zadania. Bitwy dobierane, zadania. No dobra, to skoro nam każą, to... Bitwa oblężnicza, minimalny poziom drugi. No dobra, to. Próbujemy. Przewidywane 26 sekund. Ludzi jest od cholery, widać, więc tu raczej nie będzie problem ze znalezieniem tego. O, tu się chłopaki duelują. O, inżynier oblężniczy. Uskar. Dużo się nie... Nie, ale raczej mi chodziło o to, że to raz, że jednostki, ale że ewidentnie będę mógł sobie też nowe ubranka tutaj na postać rzucać. O, dobra. A co grają łuczników? Tak. I tu sugerują mi... Weźmy ratanowy. Tak, a, po prostu wszystkich. Dobra, czy coś mam? Nie, nic nie mam tu, nic nie mam. Jeszcze konik, bazowy konik. Wszystko jest bazowe, ja jadę. O co ci w tej grze, czy to jest jak Wiedźmin? Nie, to nie jest jak Wiedźmin, hejkar, siema. To jest MMO, bitewne MMO, czyli mamy postać, która staje na czele armii. Na razie małej, ale generalnie armii i walczy, bierze udział w bitwach. Tu się gra bitwy 15 na 15, do 15 na 15, przy czym 15 graczy, tak? I każdy z tych graczy ma, proszę bardzo, są graczy. Wystarczające. Hurry up! Quickly now! The enemy battering ram is ready to advance. Assemble! For close order! Get going! The enemy battering ram is advancing. To my się mamy bronić. Follow me! Shift it! Jest jakaś... A jak strzelę tutaj? No nie. Wyjdźmy stąd. Tam się też biją. O, zrzucimy im kamienie na głowę. Jezus Maria, ktoś tutaj chyba wjechał, jakiś gracz. A jest, bra, zaraz zginę. Tutaj nikogo nie ma!
Zaraz mnie tutaj pewnie ktoś będzie próbował dobić. No, 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 no. Mój to by się dobrze grało ten w teamie. Następny stream zrobimy sobie z kimś, kto ogarnia. Następny będzie ósmego. Wszystko co miałem im tutaj wysunąłem. Atakować tam, panowie. Idziemy. A, wybici. Nice. Udało się? Odparci. Gdzie są moi ludzie? Z tyłu mnie wzięli! Follow me! Move in! Au! Uderzył mnie. Dobrze jest. Rozklepane. Ilu mi tych ludków zostało? No tak niespecjalnie bym powiedział. Atakować. Gdzie ci tutaj panowie? Gwiaźnik na pełnej. Bomy. O, ziobro. Nie, ziotwu. Uciekła. Zabijemy ją? Zabijemy ją! Zabijemy ją! Ja muszę się podlecieć troszkę i iść po jednostki. To jest sprincik. Gdzie są zapasy? 109 metrów, 116 tutaj widzimy. Co to straciliśmy? Jezu, jak daleko. Punkt zaopatrzenia. Tych chcemy. Tych chcemy. Okej. Aha, czy ja mam na sobie tylko jedno jednostko, dobra. Wracamy tam. Już nie wiem, czy nie powinni być włócznicy, bo to jednak jest defensywa. Spróbujemy ich oflankować. Kontrol i wysłać punkt leczenia z... O, dobra, dzięki za informację. Okej, widzę już. A mogę tu wracać. Tylko tam nie było punktu. Aaaa! Dobra, leczonko. Yes, commander! Tak, to jest chyba dobry pomysł. Flagę straciliśmy. A! Zabiłem kogoś. A! Ziutu! Leżesz. O, momencik. Fajne to jest. Widzę tutaj taktyczność tych waleczek. To jest, to wcale nie jest taki, taki ten siekanko tylko. To jest takie bardziej przepychanie liny. Nie ginie się szybko. Trzeba zarządzać tymi zasobami. Dobra, cofnijmy się.
Maszujcie. A ty się lecz. To jest Silver, ale my robimy akcję promocyjną razem z Cennego i będziemy zdecydowanie grali po polsku. Gra ma polską wersję, prezentujemy polską wersję. Nie wszystkie, mało MMO-sów ma polskie wersje, więc warto tutaj docenić. Tu ich, słoneczki trzeba iść, słoneczki! Wow. Kto mnie tam tak skarał? Jakiś gracz tam się pojawił. To jest pięciu graczy jest tutaj. No to... Aaaa! Stój! Nie, wracaj! Healuj się. Przepychałem się, niedobrze. Aha, ludzi już nie mam żadnych. Leżysz. Nie zauważył nawet. Healing trzeba będzie. Nano, spadaj to. Leżysz, nano. Odepchniemy ich, no. Minuta i odepchniemy. Dobra, czy mogę jakoś wezwać sobie teraz żołnierzy? Tu? Zajmij to. Aha, dobra, czyli nie mogę. Dobra, wygraliśmy. Chyba. I już wiem, że chcę kamerę z tą... z odległości. Aleś mi... Uskukoli! Wygranko jest. Wygranko jest naszym. Dobrze, że tamci kolesie pamiętali o tych, o kupowaniu jednostek, bo by było słabo. Mniej więcej, panie Rafale, mniej więcej. Dobra. Cześć Zero, dzień dobry. Co to za strumyk, z jakiej okazji? Gramy w Conqueror's Blade'a. Cześć Gemasie. Gemes. Tak, jest akcja promocyjna z Cennego, gra jest darmowa, jest bitewna, podoba mi się to. Na razie jest dobra sieka. Gra nazywa się Conqueror's Blade, jest darmowa, zrobiła ją firma, która się nazywa Booming Games, a opublikowało to MyCom, czyli m.in. goście od Starforge'a. Jest to MMO bitewne, w którym wcielamy się w wojownika, którego... Momencik, zobaczę sobie jedną rzecz tutaj. Gdzie ja tutaj mam jedną rzecz? Poczekajcie sekundkę. Chciałbym sobie jedną tutaj rzecz podłączyć. Panele, sceny, statystyki. Gdzie jest... Prawno... widok, statystyki, multiview. Cholera, no. Gdzie jest czat? Pokaż mi czat tutaj. Dobra, trudno. Bo ja was czytam tutaj na czatku na Twitchu bezpośrednio. Jak ktoś ma ochotę, za darmo, do ściągnięcia. Co teraz? Zgłoś się do szeryfa. Hej, to jest w ogóle genialne. Jest i szeryf. Zamelduję w wynikach. Nieźle, choć wciąż amatorsko. Wal się. Właśnie na ryj, co znaczy amatorsko?
No, profesjonalna robota, miałem fragi. Mhm. Stajesz na czele armii małej, oddziału, wraz z innymi graczami toczysz bitwy. Przyjmij moje... No i właśnie, to jest właściwy sposób rozmawiania ze mną. Przyjmij moje gratulacje. Ja już byłem żołnierzem, teraz służę wedle mojej miłości panu tego Lenna. Dobra, nagrodę za... Co to jest? Można mi... to jest znak zaufania. No co no mnie będzie obrażał, Elit? No come on. Dzień dobry w ogóle, witam serdecznie. A, droga bohatera, odwaga, wiara, sprawiedliwość i mądrość to nieodłączne przymioty bohatera. To o mnie, to jest 100% prawdy, muszę wam powiedzieć. Czy masz chęć zostać bohaterem? Nie. Tak, no jasne, że tak. Po to tutaj jestem, dajcie mi w końcu... O, jest i Polak, brat, zobaczcie, proszę bardzo. Herbata, brat Polak. Odleciał. Dobra, oficer kwaterunkowy w szarach, koszarach bloku i zwerbuj pamięci. Bardzo mi się podoba ten system automatycznego jeżdżenia. To jest naprawdę sztosą. Koszary, drzewko jednostek. Kmiecie. Ty kmiocie, ty. Kmioty. Nie, no wiadomo, kmiecie. Ready to serve. Mhm. Odblokuj. Jest ksar, jak się mogę znaleźć tę grę? Za darmo, słuchaj. Weź sobie, wpisz tam, zaraz Nightbot powinien podać. Znaczy, mamy wrzucone na bota, także... Tak, Conqueror's Blade. Już wam momencik, to jeszcze ja wam przykleję. A co? Jak już mam wam pomagać, dlaczego by nie? Teoretycznie powinien robić to bot, ale hej. Hits. Wstecz. Ej, bo ja w ogóle mam jakieś specjalne rzeczy do tego, słuchajcie. Tylko nie mam pojęcia, gdzie je mogę ten zredimować. Jak to, czyli miejsce wartownicy. Odblokuj. Nie chcę ich. Czy mam blokować? Dobra, każą mi tutaj wrócić. Piechota walcząca w zwarciu. Zwerbuj. Tak. A! Mam jakieś hajsy na pewno. Hyc. Do broni, do broni. Udało się. Expa mam tyle. Posiadanych jednostek mam tyle. Jednostek mam... Mogę sobie dokupić jeszcze, tak? Nie. Na razie nie potrzebujemy tego. Najemnicy, czyli będą z nami jeszcze walczyć te kolesie. Dobrze, spoko. Wyjdźmy. Zamelduj o sytuacji. Sytuacja jest taka, żeby dać piątaka. Na którym poziomie jest kusaria? Nie mam pojęcia niestety na razie jeszcze. No mi się ściągnęła ta gra po polsku, po prostu klient mi się ściągnął po polsku, więc... I pamiętajcie, ja wam tutaj za dużo nie pomogę, jeżeli chodzi o techniczne kwestie, bo ich nie znam. Ja to tylko przyszedłem pograć. Poznać słabe i silne strony, nauczyć się jak dowodzić ludźmi, będziemy miał z tobą liczyć. Super, ukończ zadanie. XP, już 6 level, no proszę bardzo. Hartowanie stali. Ludzie północy, weź bitwę dobierane, bitwę szkoleniową, polową albo oblężniczą. O, i automatycznie jedzie do następnego obiektywa. Pooglądamy sobie, a co? Słuchajcie, jeżeli czas w tej grze jest spięty z czasem na zewnątrz, to właśnie zapada zmrok i gdzieś bardzo szybko mi poleciało 7 godzin. Nie. Bitwy dobierane. Oni mówią bitwa szkoleniowa z AI. Dobra, no. Mówią bitwa szkoleniowa z AI, to będziemy grali bitwę szkoleniową. Kapitan WF-ista. Dzień dobry. Cześć, Kim. Cześć, MS. Cześć, Niki. Jak wygląda problem z pay to win? Nie mam pojęcia.
Czy jest fajna semafor? Tak, jak na razie jest całkiem spoko. Jest za darmożkę, można sobie sprawdzić samemu. Zdaje się, że ma całkiem prężne community. I widzę, że już się tam pojawili jacyś ludzie na czatku, którzy to ewidentnie grali. Westwood. Ha. Westwood. Przepraszam, to Shaker. To była firma, która zrobiła Command & Conquer. Z tarczami bez tarcz. Z tarczami. Moment, ustawienia, kamera. O. Dźwięk. Włączymy muzyczkę teraz. Bo niestety muzyczka jest, ale jest też muzyczka zakopirajtowana, gdyż muzykę do tej gry, znaczy w tej grze użyto muzyki Heilunga. Jak ktoś kojarzy, co to jest Heilung, to wie, że to dobra rzecz. Teraz mnie tutaj ktoś naklepie. Z widłami. Łapą wyrżnąć. Dobra. Biegniemy tutaj z tym ziomem. Cześć, Maxi. No ale to nie jest pay to win, jak masz po prostu szybszy progres. Kwestia zaoszczędzania czasu. Pay to win to jest, jeżeli ktoś ma za pieniądze przewagę taką, której nie można mieć bez płacenia. Mhm. Pan WF-ista rozpoznał mnie z tego, z Sea of Thieves. Tak, z Cruiserem. To Cruiser ze mną grał. Wjeżdżamy tutaj na pełnej. Zobaczycie, jak tutaj adwansujecie. Yeah, szarża! Co tutaj za kolce wyskoczyły dla jakiejś ziemi? A, tu jest. Wow. Lubię, jak zabijam. No. O, przebijemy się tutaj przez panów do bohatera. Apola Kypar? Do mnie. Form on me. Dobra, a teraz tak, jak tutaj ich wyślę. Tak? Keep formation. Co mam zrobić, żeby ich wysłać tutaj do loczonka? O. Najpierw co? Muszę przejąć. Dobra, to idziemy to przejąć. After me. Form up. To mi się proszę ustawić. Bo zwykły narkomanie w tej grze nie chodzi o to, żebyś zginął w 2 sekundy, tylko żebyś zarządzał zasobami. Masz przeważyć szale, a nie samodzielnie wygrać bitwę. Ło, panowie, konik. I oni mogą mnie tutaj zabić, to będę bez problemu. Jak wlezę w środek, to mnie zaczną. O, właśnie się to dzieje. Ło, fuck me. Nie, uciekaj. Tame. No i masz.
Nie, tam. Trzym ciemstwo. Zabili mnie. O, nie sprawdziłem statystyk. Augolia. Dobra, jesteśmy w stolicy znowu. Zgłoś się do szeryfa. Szeryf. Nie wiem, do szeryfa. Szeryf. Są zadania jakieś. Aha. Próba odwagi. Dostępne. Zgadzam się. Ukończ wyzwania na ścieżce odwagi. Otwórz panel F4. Ścieżka odwagi. Bitwy dobierane. Odblokuj kmieci i zwerbuj ich zrobione. Odblokuj 4 na 5 umiejętności bohatera. O 60 w projektach ogniczniczych. Dodaj kogoś do znajomych. Z tym będzie problem. Nie mam znajomych. Nikt mnie nie lubi. I się nie chce ze mną bawić. Matka mi wieszała kotlet na szyi, żeby się piec chciał. No co, no to jest stary żarcik, kochanie. Tu obok mnie siedzi moja lepsza połówka. Macie zresztą na czatku, więc uwaga. To zrobione, to zrobione. A, proszę, to z tego dostałem jeszcze expy. Wstecz. Co dalej? Ukończ wyzwania. A, czyli jeszcze 2 na 4 wyzwania, tak? Czyli co? Tych ziomków mówimy. Nie rób do mnie. Tutaj są teraz opcje. Okay. Nie. Do koszarów bym się chciał przenieść. Dobra, P to jest player. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy w P player. No proszę. Runki są. Stosik. Kliknij pomiędzy jeszcze głów. To na razie nas jeszcze nie interesuje. Nie wybrano tytułu. Nie mam tytułów, to prawda. Umiejętności. O, ho, ho, ho. Jesteśmy w domku. Krok przed cios tarczą 1. To mi się nie podobało. Mi się by bardziej podobało szarża z tarczą. Barykada. 1. Barykada. Uraz ręki. Ok. Dreadnought. Blokowujemy natychmiast. Szarża z tarczą. Chcemy to. To była szarża wtedy. Okej. Okay. Barykada 2. Drugi cios tarczą. 134% wybuchowy. Efekt dodatkowy. Trochę zmniejsza siłę. Siema Kamilos. Dzień dobry. Witam serdecznie. Przepraszam, że się nie przywitałem. Ej, a tak z ciekawości, słuchajcie, dla kogo 35 giga na twardym dysku to jest dużo? W sensie, że zajmuje mu dużo miejsca na twardym dysku. Jestem ciekaw po prostu, jakie macie mniej więcej dyski. Czy to jest w tych czasach jeszcze problem, czy już nie? Powiedzcież. Mnożnik do ataków. A, to za 50 to sobie mogę kupić. Stały postęp. A gdzie się odblokowuje piątą min? Nie. Tak. No i teraz, żeby rzut tarczą. To co? Bo muszę jeszcze z tej strony. Clever eye. I z tej strony. I to jest nowa umiejętność, która mi będzie kosztowała w cholerę. No dobra, trudno, to trzeba. Bo zrobiono postępy w ten sposób. A to ile? To nie stać mnie. Nie stać mnie. Nie stać mnie. Siara. Emocji to nie. Ubiór. Dobra, gdzie są moje specjalne te rzeczy? Bo ja mam jakieś rzeczy. Bo zredimowałem kodzik. I nie wiem, gdzie go mam teraz... Kariera, typy bitew, broń.
Krótki wieczny. Nie, dobra, to jest podsumowanie. Umiejętności, to już wiemy, motki wiemy, ubiór. Ile mam złota w ogóle zimowego rycerza? Taki ziomuś to całkiem spoko. Maciuszek. Podoba się mi. Co tu jeszcze jest? O. Zestaw ubioru wardęgów. Nie no, waregów. Nauk. Ty nie pracujesz w Polsat Games czasami? Nie, obecnie oglądamy Hypera. Doskonałe. Wataha tak jest. No ja mówię, ja mam jakieś goldy, tylko gdzie one są? To jakiś smonio jest, maseczki. Komedia dell'arte. Dajcie się pobawić. O, mamy go. Rotmistrz Pilecki. Dobra, trzeba teraz się zorientować, w jaki sposób redeemuje się to wszystko, co tam dostałem. A, to przy następnym streamie. Bez strachu. Na razie i tak chcę odkryć tę grę w, że tak powiem, formie SOTE. Galeriach sławy. To tu mnie za prędko nie będzie. Dobra, zobaczmy sobie bitewkę. Bitwa polowa. PvP. A to jest PvE. PvP, PvP, bitwa obrężnicza. Moment, co ja miałem w tych celach do zrobienia? Bo tak, to mamy. Umiejętności bohatera. Bitwy dobierane. Zwycięż. Huh, easy to say. Dobra. Weźmy bitwę. Aha, bo obrężnicze są dużo bardziej aktywne w ogóle, z tego co widzę. Ale to trudno. Znać kogoś do pomocy, żeby uniknąć błędów na stacie, które ci mogą grę utrudnić. Galahadzie, mam takich ludzi. Kurde, boski, siapa tam. Siema, dziki Ajgorze. Więc wracając do Galahadzie, mam takich ludzi, ale chciałem zacząć grę, tak, ten pierwszy stream, bo streamów będzie dużo. Streamów będzie łącznie 6, 3 w tym miesiącu, 3 w przyszłym. I chciałem się najpierw rozejrzeć sam, tak, żeby mniej więcej zobaczyć, co tutaj, czym to się je. Cześć, Dawido, elo, eloczki. Nie no, czasem nie wiem. Nie, poprosiłem tam kolegę, który to gra, żeby mi pomógł i powiedział, że pomoże bez problemu. Tylko tak jak mówię, no teraz to... Mam nic stosowną, mam poczynków. Tylko teraz chcę to rozpoznać sam. Potem się zabierzemy za granie z ludźmi. Marco Lopa, witamy też serdecznie. Dzień dobry. Pola kurs jest. A oczywiście, że tak. Form up! Gdzie są te moje ziomy? To są moje ziomy. Follow me! Keep formation! Jedziemy. A tam jest jakiś łucznik w ogóle wtedy. A! Nie, to nie był dobry pomysł. To był bardzo zły pomysł. Siema chłopaku, to nie było rozsądne, żeby tutaj mi gładzić. Wiesz, ja tak jakby jestem ten, o właśnie, widzisz. Shinri go zabił w ogóle, co za ryfa.
No, mamy to. A, to nawet moi chyba. Ela lolo. Leżeć. Units, assemble! Defend yourselves! Advance! 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 Leć! O, tam jest ziomek. Attack at will! Leżeć. Ła, chłopy z widłami mnie... No jak... Normalnie jak Geralta. Widłami mnie zaćgali. Kiedy będzie stream z Black Desert? No... Nie planuję na razie. Gramy w to. Dobra, ja bym chciał tutaj teraz tych uzupełnić. Wróć, ale nie chcę mieć łuczników wcale. What the... F... Dobra, mamy. Lecimy z nimi. Get going! Quickly now! Nie żebym miał ich jakoś dużo. O, skubany! Koleżka hat-tricka zrobił. Właśnie, tam bez spamowania kolegom. Bo będą musiały wkroczyć siły porządkowe. Ło, da źle. Ratan is stronger than. Dawać mi Ratana. Your unit is retreating. Ha! Mamy to. Arm up! We will stand guard! Zabita. Tutaj wykasować tych wszystkich zamutów. Ha! Podskoczył mi się idealnie. After me! All troops advance! Mogę ich ten? Nie mogę ich uzupełnić. B nam przejęli, kurde. A my na C, tak? No to dawaj na C. Leżeć. Chłopie. Follow me! As you command! Nie no, nie przejmuj się, Kamilo, się po prostu nie spamuj. Our team has captured point C. Point C. To może przejmijmy też point regeneration. Form up! Yes, commander! Get into position. Spread out. Nie ma takiego bicia. Chłopaku. Naucz się grać w takie giereczki.
Dobra, leżysz. Ten histokal teraz ten. Ja go traktuję w ten sposób. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, zgubiłem go. Wyjeżdżać mu tych. Wow! Uciekaj, uciekaj, Lisku, uciekaj. Aha, i poruszyłem się przy tym i już ryfa. Tam niestety nie ma żadnych moich jednostek. Przejmą nam tam, ale ja im przejmę tutaj. Znaczy przejmę, odzyskam jednostki. Bardzo się cieszę, Kamilo. O, no siema, niespodzianka. No surrender! Leżeć. Leżeć razy dwa. O, jaki fart. O, nie fart. O, fart. Wygranko. Dziękujemy bardzo w imieniu moim i Radka za miłe słowa. Zobaczmy, statystyki jednostki. Ci nam się pod... A, i czy oni jeszcze sobie levelują osobno? Ta. No więc taka sytuacja. No tak, fajnie, że tu ze mną jesteście w chwili mojego sukcesu. Ej, fajne to jest, kurde, naprawdę, to jest fajna giereczka. Troszeczkę jeszcze tutaj bym z UI-em pewnie popracował, żeby był przejrzystszy, ale generalnie proszę, informacje na przykład, gdzie bitewka, fajne. Czy chcę puścić bitwę? Tak, dobra, zaraz do was wrócę, muszę się zrobić, teraz będę. To jestem jak to dziecko, które idzie na półtora godzinny film i już po 45 minutach musi zrobić siusiu. Bo przecież nie może wytrzymać półtorej godziny, nie? Ktoś mógłby powiedzieć złośliwie, że to kwestia tego, że jestem już stary i mam mały pęcherz na starość, ale to tylko ktoś złośliwy by tak powiedział, nie? Dobra, zobaczmy dalej, co my tutaj możemy. Units.
to mi się jeszcze nie zaawansowały. Drzewko jednostek. Co sobie możemy odblokować? Rolników. W życiu chłopa nie odblokuję. Nie chcę chłopa. Who goes there? Koszary. To są moje pieniążki? To mam ich dużo. To wyrybujemy oczywiście. Tak. Wszechłop jeden więcej, nie? Tylko nic jeszcze nie blokowano. Nie zwerbowane. Dobra. Technologii nie mamy jeszcze. Składy pułku. Główny skład. Do bitew. Otwarty. Tu jest otwarty świat. Jednostka na drzewku, która nie jest biała. Black Dragons. No piękni są. Tylko, że muszę mieć ten. Jeszcze, żeby do nich dotrzeć, to jeszcze muszę tutaj parę rzeczy zrobić, widzę po drodze. Zacznij badanie. Gotowość. Honor. Za mało honoru mamy. Pikinierzy domeny. A odblokowywać mogę sobie tak po prostu chyba wszystko, rozumiem, tak? W sensie tryk też mogę sobie odblokować, bo to nic mnie nie kosztuje tak na końcu. Tylko ich nie kupię. Epoka rustykalna, epoka feudalna. A, bo tu jeszcze w dół się przy ten drwale. Lumber Sexy Wells. Wolę sobie w koszarach. Jak do mnie chcecie pisać, to Etratlus. W ten sposób. Nie mogę napisać. O. To ja, streamer. No dobra. To już wiemy, że mamy tutaj całą masę jeszcze jednostek. I to są jednostki, które są podpisane tylko i wyłącznie pod tego zioma z tarczą i z mieczem. Rozumiem, tak? Tak. Sprytne. Postawa jeźdźca. Dobra, nie będę wydawał, bo później się skończy tak, że sobie powydaję wszystko i na nic mnie nie będzie stać później i będzie ryfa. To fajnie. Tutaj wiem, że mam nowych ziomów. Pikinierzy domeny. Bucznicy domeny. Ale ja chciał teraz na przykład wiejscy wartownicy. Chłopstwo. No proste. I chciałbym ich wywalić teraz stąd. Anuluj. Bo chciałbym na przykład tych. I ich zwerbować. 4000 to chcę. Uj. Chcemy ich tutaj. I gdzie oni teraz są? Tutaj bym chciał ich zamiast tych na przykład. Zwolnij jednostkę. Wąt. Detele. No dobra, czy ja mam ich już ich na stałe. To niedobrze. Tu są jeszcze rzeczy dodatkowe. Kurczę, ile tu jest opcji? Tutaj jest levelowanko. Kariera zwolni jednostkę. Dobra. O, jak się ładnie poukładały. To mamy tak. To jeszcze wróćmy do playera. Nie, wróć. Chcemy to oczywiście. Czy nie mam gdzieś tutaj jakiegoś skrzynki mam? Bo dostałem dwie skrzynki i nie wiem, gdzie się te skrzynki otwiera. YX to jeszcze nie i... Ohoho! Now we are talking. To kipunek, stosy zapasów. Nie. Co chce? Pamiętnik namiestnika.
Noise. Hajsy. Haha! 150 hajsów. Czy to idzie na mnie, ten exp? Podejrzewam, że trzeba ustawić to w opcjach tego. O! Koszary mi się powiększyły. Noise! O! Noise! Dostałem plus 50 tysięcy ekstra. Okej. Okej. Dobra. Nie mam pojęcia, co się stało. Jeszcze. I don't know whatever, but I like it. Kończyć wyzwania. Nadblokuj inżynierów testu. Nowa twarz. Dobra. I misja. Porozmawiaj z szeryfem. Zadania. Au! Ukończ zadanie. Ścieżka wiary. Chwała marszałka. Aha, dobra, tu są dailysy, tu są główne. Codzienne ćwiczenia. Ścieżka wiary. No i co mam zrobić teraz? No dobra, naciskam. I dlaczego by się to nie chce odblokować? Czy ktoś wie, dlaczego to się nie chce odblokować? Nie wziąłem nagrody? Za questa? Chyba to... Tak w ogóle nie wziąłem żadnych nagród za questy. Alt. Śledzenie zadań. No i co chcesz tutaj? Nie tutaj. Weź włącz. Jestem skonfundowany. Musisz ogarnąć... Nie? A tu mi się... A, bohater osiąga 20 poziom, ścieżka odwagi... Dobrze, już widzę, tutaj są wymagania. To po co mnie on pokazuje tutaj, skoro i tak na końcu muszę iść tutaj? Zadania codzienne, ścieżka wiary... Ano proszę, to było szybkie. Daily. Dowiedz się do wszystko wojsku, dowodzisz na oficer kwaterunkowy. Nie chcę później. Dobra, zróbmy sobie w takim razie bitwę oblężniczą. Miasto portowe. No, specjalnie nie ogarniam tak absolutnie dokładnie w ten sposób do tego podchodziłem. Uczę się tej gry razem z wami. Dokładnie tak. Taki był mój pomysł, taki był mój zamysł na od samego startu. Ja umiem grać w gry, kolego. Gram w nie od 40 lat prawie, więc... A, od 40. Ciekawi mnie, w jaki sposób prowadzą gracza. Ja się zawodowo zajmuję projektowaniem gier, więc interesuje mnie to z tego punktu widzenia też, w jaki sposób tutaj się na przykład przemieszcza pomiędzy celami. Bardzo mi się podoba to, że zrobili coś takiego. O, zacznie się bitwa teraz. Streamów będzie 6. Będę miał czas się jeszcze nauczyć tego.
10 razy. Okej, dobra. Kogo my weźmiemy do bitki? Ratan jest stronger than steel. Aha, bo oni mi chyba tak przyznają po kolei, tak? Ratan is stronger. We serve our order. Ucznicy, nie, no dobre są te. Oprócz kmieci. Dobra, ready up. Co my się bronimy? Tutaj się bronimy, tak? Będzie na Twitchu oczywiście WOD przez, zdaje się, że 2 tygodnie czy 3, także spokojnie będzie można obejrzeć. Patrz, nie tylko nie ogarnię, ale ma 11 level, w ogóle jeden z najniższych w tym. Trzeci od końca najniższy. Co ten gościu może wiedzieć o grach? Trochę tak jak z Radziem. Radziu to wie, że przecież on nic nie wie o grach. Tak się kiedyś dowiedział. Co on może wiedzieć? Przecież jest człowiekiem z radia. Dobra. Gdzie są włóczynnicy? A tędy mogę zaskoczyć? Mogę. Wstyd. To zapraszam tutaj. Assemble! Stand ready! Get into position! Form up! No surrender! Oż ty kurde, ale przy... Czy oni go tutaj gaszą? Rozwalę nam ten... Dobra, chodźmy. Iha! O ty kurde, ten to jest jakiś taki... Koleś jest jakiś taki twardszy jeden. Ragnarsson. Ale to tak, żeby jakoś ogarniał te swoje kilkanka, to nie bardzo bym powiedział tak. Biegnij za nim! Czy on się wylogował? Nie, ucieka. Lamus. Tam jest ucieczka. Dawaj go! Chciał się... wykpić, ale się mu nie udało. No i leżysz. Do patronek. Leczą się chłopaki. Follow me. Wracamy. Dobra. Attack at will. Oż ty kurde. A te buzy. Nie, 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 nie. Damn it. Wycofać się, wycofać się, wycofać się. Czy ty im będziesz mógł wstawić jednostkę? A? Czy trzymają? Dobra. Będę pamiętał. Buloczka.
Trivie buloczka. No ale ewidentnie trafiliśmy na jakiś lepszy przeciwnik niż ostatnim razem. Buloczka stwierdził, że jednak się poddaje. Ura! F. Press F. Ale napinają tutaj, kurde! Aaaa! Tym razem mam jeszcze. No nie jest to łatwe. Nie będę ukrywał, nie jest to łatwe. Uciekają. Tak z ciekawości ustawienia, czy mi się udało zmienić kamerę na tą do... Taki ten, Mitsurugi regularny. Odwróć. Ilu mi zostało? No dobra, trudno. Może oni nie powinni, lepiej żeby oni nie ginęli, co? Wait. Rattan is stronger than steel. No strzelają do Polaka z wojskami, więc w sensie, że bliżej się trzymać tych moich ziomów, tak? Pamiętajcie, ja jestem jeszcze tutaj troszeczkę zagubiony. Dopiero się tego uczymy. Nie, ten tu nie przejedzie. Trzymam paki. Tędy idziemy, tędy. Zapraszam. Trzeba tutaj wjechać, bo nam... Uff! Ale mi przyjdzie. Z tyłu mnie! Aaaa! Bohatera! Znowu zrobiłem ten błąd. O, tutaj działo nawet zaraz postawimy. Dajesz z niego, chłopie. Tok! Asysta Ragnar sensualnie. No nie chcę tam podchodzić, bo zginę. Aj, udało im się przepchnąć? Najgorzej! Lecz się szybko, jak się lecz się. Leczysz się, jedna sekunda i jest. A, zostało mi ich czterech w ogóle, to niedobrze. Dobrze. Dwóch ich tutaj jest. Wow, jaką szarżę te chłopaki wykonali. Pantex. Fire! Attack!
Trzeba mapki podać, wiecie jak to jest. Cztery jednostki dostępne w punkcie zaopatrzenia. A czy mogę teraz z tego poziomu? Tak, to jest stream sponsorowany, robimy go razem z Senego. Ja się dzisiaj uczę, to jest pierwszy z 6 takich streamów. Dzisiaj ja stwierdziłem, będę się uczył. Na następnych już będę grał z przygotowaniem, też będę grał w międzyczasie, więc będzie sprawniej. Ale póki co taki był zamysł, ja chcę sobie zagrać od samego... O, dobra, idziemy z tymi. Get going! All right! Advance! Płaczę z moim 500 levelem. No to na 100%. Jak się spodoba, to będę grał dalej. Znaczy, podoba mi się, tylko wiecie też, pamiętajcie, że... Ja mam dużo gier do grania. Nie tylko to. Na razie mi się podoba i jakby... Do grania, zdecydowanie. Darmożka, więc w ogóle... Dynasty Warriors. Dokładnie jest to Dynasty Warriors, tylko że w średniowieczu. Czyli opłaca się ich zabijać, bo oni jednak później się wolniej odrodzają. Takie dosyć, muszę powiedzieć, te cooldowny po śmierci brutalne. Odwróć. Weź mi tutaj, daj. Ty. Your unit is retreating. Dobra, jedziemy bronić robotu. You command! To victory! You command! For close order! Bić ich tutaj. Knechty. Udało się! Wygranko. Akurat starczy nam jeszcze czas na jedną bitwę. Tak, owszem, jak Mountain Blade, ale dużo bardziej to jest podobne dla mnie dla właśnie do ten, do Dynasty Warriors. Jakie tam statystyki jednostki, analiza po bitwie. No tym razem nie byłem MVP. More. Znaczy, to ta gra jest za darmo, więc to jest jej zasadniczą cechą. Po drugie jest MMO, którym, o ile pamiętam, jednak Mountain Blade nie jest. Warband ma elementy, ale to jednak cały czas... To co tutaj mogę sobie... Pokaż, tutaj masz poboczny rozkaz kapitana. Wziąć misyjkę.
O, proszę. Dostałem tarczę? Nakaz rewizji, nie, to coś innego. Księga umiejętności. Dajesz. Odpalać to wszystko? Odpalam. Siema, Rybson. Kogo chcesz pozdrawiać? Nakaz rekwizycji, bo za sobie z miejsca, które jest to. Okej. Bitewka. Najazd na Lenno. Dobra, idziemy jeszcze raz bitwę ten obrzyżniczą. Co czyni ją wyjątkową? Jest MMO bitewnym przede wszystkim, a nie skupionym na jednym, na jednej postaci. Czyli masz swoje jednostki, po drugie jest zdecydowanie jej uspekiem jest to, że jest za friko. To w ogóle bez uzdań. 3, dobrze działa. 4, decent wygląda. 5, dobrze się gra. Nie ma wstydu absolutnie. Jakbym ktoś miał poprawić, to ruch postaci, oprócz tego... Solidna rzecz. Kaktus jest z Czech. Przewiduję. Kuto hito! Zamówiłaś... Fo? Tobie udam zamówiłam. To? No mogłem chcieć fo też. Ale z nim udam. Wiemy, to i to zim. No nie masz to i to, masz tylko to. Moin. No, dawaj tutaj start. No ale, to wiesz co, to też kwestia, jakie sobie ustalisz cele. Jeżeli wolisz na przykład grać ze znajomymi po prostu, to wtedy ten grind cię tak nie boli strasznie. Oczywiście, że to jest gra zręcznościowa przede wszystkim. Ale jak za darmożkę, całkiem solidna giereczka. Z tym wiecie, 100 godzin to jest w cholerę tak naprawdę. Ja w Cybera wrzuciłem 130 łącznie, a chodziłem w każde miejsce, chodziłem na piechotę albo jeździłem samochodem, w ogóle nie użyłem na Fast Travela. All in! Brace yourselves! For close order! Brace yourselves! Take position! The enemy battering ram is preparing to advance. The enemy battering ram is advancing. Na trafiłem go, no. Oj kurde, no dlaczego nie byłem przeładowany? Zatrzymaj się. Można ten rozwalić? Tara? Hello! Zebi! Zebi. No siema Zebi, siema. Gate'a nam rozwali? Kiedy zdążyli?
Dobrze. Plomba. Czy oni gdzieś już nawleźli tutaj? Na flany? Tak, wleźli. Leczonko. A czy funkcje zaopatrzenia oni odzyskują też? O, odzyskują. Odzyskiwać tam paki. Czy oni mogą odzyskać po ten tych dodatkowych? Nie, nie mogą. Jak spierdzielił. Tutaj cały czas. Au. Leczysz się. Nie. Nie. All right. Advance. No prisoner. Udało się. Jezu. Zabij. No kurde, włączyłem sobie niechcący tanie. All right. Advance. Opcje. Tu wjechał z boku. Tak, tak, bracie, rób to. Tutaj to jeden z tych, ty. Wikingów zdaje się, że jest. Nie, przejmuj na ma, nie. To za siara. Konik. Się uszkodził. Ja mam łuczników? Czemu ja mam łuczników? Hurry up!
Fall in! Brace tutaj. Form up! Form up! Take position! On close order! O, na nas. Piękności, wystrzelani. O, tu z góry idą. Leżeć. Szybko trzeba. Ten ma jakiś w ogóle mega żołnierzy, gdzie? Nice. Leżeć. Koleżkowcu. Leżeć, koleżkowcu. Tam się przesunęliśmy do przodu. Zapraszam ze mną. Mamy kuczników. Au! Kurde. Biłem się między głową. Bez sensu. Nie, no to jest tak. Jest ekwipunek dla postaci, jest rozwój postaci, jest ekwipunek dla każdej jednostki i rozwój jednostki, jest ekwipunek do ekwipunku. Bo można sobie rozwijać tam jeszcze dodatkowo tam runy instalować na brońkach. No troszkę to jest fajnych pomysłów, muszę powiedzieć. Czy ja mogę teraz zmienić sobie żołnierzy w tym stylu, w tym tym? Form up! Your unit is retreating. Units, assemble! Form up! Get into position! Form up! Odwróć. O, dobra. Hurra! Go, 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 do punktu. Leżeć, kapnij. Tam jest jakiś... Zmrol. Trzeba go pomóc. Wspomóc tutaj. Zibi. Czy nie można rozwalić tego? A, można, skopa. Attack at will! Atak z flanki. Get into position! We will stand guard! Volley fire! O Jezu! Jak mnie wygarnęli w ogóle? Dlaczego tego nikt nie bronił? Dlaczego właśnie straciliśmy? Nie! 3 sekundy! Rany boskie! Cześć Wojtek! Stary koń przyszedł. Cześć Wojtuś! 3 sekundy! Widziałeś to? Nie no, wyjaśniło mnie 3 naraz, ale tam były 3 sekundy. Trzeba było to próbować przynajmniej, no. To jest moja jednostka. Gomel. Biją oni. No lamy na razie uczę się, a już troszeczkę ogarnąłem tam jakieś podstawy. Podoba mi się. O, rozklepali moją jednostkę. Aha, to niedobrze. Attack!
dawaj! Półtorej minuty jeszcze. Ale nam uciekł. Tutaj nikogo nie ma! Unit, assemble! Move! Aha. Nie mam jednostek! No, jakiś samotny ciaptak tam jest. Chyba się wybroniliśmy. Ja, nie wejdą tu już. Ej, z ludźmi to by było całkiem sponio. Znaczy to jest sponio bez ludzi, więc... Siema, Korbol. 8, 7, 6, no tym razem już chyba nie będzie żadnych niespodzianek. Nie będzie, 2, 1, wygranko. Jej! No dobrze, słuchajcie. Gramy na... to jest EU5 bodajże. On jest dobierany automatycznie w ogóle. Nie no, miałem w ogóle SK i byłem MVP w jednym meczu, więc wiesz... Teraz siara jakaś zupełna. Zero ten. Jest nagrane, jakby co? Jest nagrane. Dobrze, słuchajcie, that concludes our business, jak to się mówi z angielska. Ja was serdecznie zapraszam do siebie na streamy, które będę dzisiaj wieczorem robił na przykład. Jeszcze nie wiem, co będziemy grali. Coś wymyślimy. Mamy tam parę koncepcji. Jakby coś, to Ratlus. Pozwolę sobie, a co? Chyba mogę, nie? Więc zapraszam. W to dzisiaj nie będziemy grali, ale generalnie będziemy w to grali na pewno 8-4, czyli 8 kwietnia będziemy grali znowu tutaj na kanale Polsatu. I jeszcze będzie jeden stream w tym miesiącu, o ile pamiętam, 15 chyba, ale to musiałem jeszcze sprawdzić. Będziemy was na pewno informować. No i w maju też będą streamy z tego. Może by się udało zrobić jakieś może ten społecznościowe akcje, jak się okaże, że jest osób parę, kilka, które chcą w to grać, to byśmy zrobili coś wspólnego, jakoś w drużynie. Powalczyli. Mogłoby być to bardzo ciekawe. Już na pewno w przyszłą sesję już musiał też zrobić z kimś znajomym. Także taki jest plan, moi drodzy. No, solo kolejka w każdej grze. A właśnie, jeszcze sobie zobaczymy jedną rzecz. Ja chcę sobie pozwiedzać jeszcze tutaj ten... Zawsze ktoś ten... There is always an idiot. Zobaczmy, to jest gdzieś wyjazd na otwarty świat w ogóle przecież jeszcze. Fajnie się dzieją rzeczy tutaj, chodzą. To wygląda jak brama główna. Pewnie są ataki na te zamki. Będę nie mogę przejść, no dobra, to wyjeżdżam. Raczej też nie. Chubby. NPC, który ma drogowskaz nad głową. O, proszę bardzo. Mówisz, masz. Opuść Lenno. Się mogę wziąć ziomów. Jeszcze szybko rzucimy okiem. A to tak dosłownie na chwilę, bo o 3 musimy kończyć. Bo wchodzą następne. Ocie, jakie fajne. W ogóle jakie armie wyruszają. No ja pewnie pojechałem gdzieś w ogóle buraki. Bez sensu. Tak,
zapoznałem się z podstawowymi mechanikami, więc teraz już wiem, że kolejnym krokiem jest zapoznanie się z mechanikami niepodstawowymi. I do tego tak, Wojtuś, będę się odzywał. Zdecydowanie. Porzucona wkura. Jednostki spowalniają i tracę jedzenie. Tu jeszcze są takie zasoby. A zagadamy z nim. Nic nie mogę, tak? Szukać zapasów? Tak. O, znalazłem zapasy. Dobra. Moi drodzy, to w takim razie wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie. Tutaj zaraz wróci ten, jak się mówi, ten normalny program. Wracamy do naszego stałego programu. Kłasno. Podoba mi się to. Duże. Bardzo duże. Oż ty kurde, tego to nie widziałem wcześniej. Kochani, tu jest w ogóle cała jakaś, widzę, bitwa ten, taktyczny ten. Że te szybkie bitwy to tylko żarciki, a tak naprawdę to tutaj się toczy cała bitwa. I tutaj to... O, panie. To dziękuję bardzo. Tym odkryciem zakończymy na dzisiaj. Cześć.